państwa nie działają. Teraz zobaczyliśmy, jak bardzo instytucje, które mają nas chronić, inspekcje ochrony środowiska, tego nie robią. One od lat są niedofinansowane, są niezdolne do tego, by nas ochronić. My musimy teraz nie tylko rozliczyć tych, którzy są winni tego, co się stało teraz, ale musimy też tak zbudować taki system ochrony środowiska, aby to, co stało się tu, teraz, dzisiaj, w ostatnich tygodniach, nie powtórzyło się już nigdy. Musimy ochronę środowiska w Polsce doinwestować i zadbać o to, by ona faktycznie stała na straży naszego bezpieczeństwa. Zobaczyliśmy, jak bardzo teraz to cały ten system nawalił, jak bardzo nawaliło zarządzanie kryzysowe, jak dużo było zamiatane pod dywan i to powtórzyć się nie może. Już nie może być tak, że będziemy traktować środowisko jak coś, skąd można sobie prawie za darmo czerpać zasoby albo prawie za darmo wywalać śmieci, wywalać pyły, wywalać dwutlenek węgla. Takie postępowanie to jest po prostu prywatyzacja zysków i uspołecznianie strat. Kończy się to tak, że w Odrze wyławia się małe, martwe ryby. Kończy się to tak, że my we Wrocławiu wdychamy pył, że w Polsce 40 tysięcy ludzi rocznie umiera z powodu smogu, że temperatura się podnosi, że Polska pustynnieje. Tak właśnie kończy się polityka nasza względem środowiska. I ta polityka musi się zmienić. Ja nie mam nadziei na to, że ci obecnie rządzący, że ci siedzący tam, że ci siedzący na Wiejskiej w tej kadencji coś z tym zrobią. Bo nie można mieć na to nadziei. Ale musimy pamiętać, że po wyborach tych ludzi należy rozliczyć z każdej martwej ryby, z każdego martwego zwierzęcia, z każdej szkody, jaką wyrządzili i zbudować taką Polskę, która dba o środowisko i która nie zostawi zrujnowanej ojczyzny kolejnym pokoleniom. By ludzie w moim wieku w tym momencie nie bali się mieć dzieci. A tak się teraz dzieje.